Dobry wieczór Państwu. No zacznę od tego, że na pewno jest mi miło tutaj gościć na stadionie w Sosnowcu. Pracowałem tutaj, także mam wiele miłych wspomnień związanych z klubem. Chociaż jeszcze na stadionie nowym nie grałem. Pierwszy to był chyba mecz mój tutaj rozegrany i cieszę się, że był to właśnie mecz zwycięski. Natomiast spodziewaliśmy się takiego meczu, spodziewaliśmy się takiego widowiska. Wiedzieliśmy, że będzie to dosyć trudny mecz pod względem takim fizycznym, ponieważ no, warunki gry, pogoda, oczywiście boisko już o tej porze roku też jakby dominują, jeżeli chodzi o styl gry. No ale myślę, że byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. W sumie nie było zmian w porównaniu z ostatnim zwycięskim meczem 3-0 i w tym samym ustawieniu wyszliśmy. Co do samego meczu, na pewno był mecz wyrównany według mojej oceny, nawet można powiedzieć, że tutaj Zagłębie zdobyło też bramki, które były akurat spalone. My mieliśmy parę sytuacji, natomiast tak jak przed meczem podejrzewałem, może tutaj kluczem być, mogły tutaj kluczem być stałe fragmenty gry. No i tutaj po jednym ze stałych fragmentów gry można powiedzieć, doprowadziliśmy do tego, że zdobyliśmy bramkę. Ja tego mogę tak w sumie ciekawostkę powiedzieć, że mieliśmy całkowicie inny stały fragment opracowany, natomiast no też trochę znam tutaj zawodników Zagłębia i w czasie meczu ciekawa sytuacja, bo podpowiedziałem właśnie tutaj wykonywującemu, żebyśmy zmienili totalnie to rozegranie tego stałego fragmentu gry i wszyscy się cieszyliśmy, bo to nam przyniosło efekt. Także tutaj też bardzo fajnie piłkarze na to zareagowali. No druga połowa, można powiedzieć, nawet nieźle w naszym wykonaniu do momentu gry 11-11. Natomiast no, skomplikowała się sytuacja na pewno w momencie, kiedy graliśmy w osłabieniu. Natomiast w szatni podziękowałem zawodnikom, pochwaliłem ich, bo widziałem, pomimo że graliśmy w osłabieniu, charakter, determinację, wolę walki, to co nas cechowało bardzo na początku sezonu, na wyjazdach. No i też cieszymy się z tego, że po prostu przełamaliśmy trochę taką niemoc wyjazdową. Wygraliśmy mecz w trudnych warunkach, na trudnym terenie, z przeciwnikiem, który szukał punktów i jest to dla nas na pewno bardzo cenne zwycięstwo, ale też za parę dni mamy bardzo ważny mecz pucharowy też z zespołem Legii Warszawa. Już dzisiaj oczywiście będzie regeneracja, będzie odnowa, będzie rozmowa, a potem przygotowujemy się do kolejnego meczu, tym razem pucharowego. Dziękuję naszym kibicom. Wspaniały doping i z jednej strony, i z drugiej, i ze strony kibiców Zagłębia, i ze strony kibiców GKS-u. Także myślę, że obejrzeli bardzo fajne widowisko. I tyle. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Zacznę od podziękowań dla naszych kibiców, że są dalej z nami, że nas tak dzisiaj też dopingowali i wspierali. Prawda też jest taka, że nam dzisiaj bardzo zależało na tym, żeby się zrehabilitować za te dwa ostatnie mecze u siebie, których nie zdołaliśmy wygrać. I dzisiaj od tych pierwszych minut mam też takie poczucie, że mimo wszystko dobrze rozpoczęliśmy te zawody. Z taką energetyką i jeśli chodzi o fazę bronienia, jeśli chodzi również o tą fazę z piłką, na połowie przebywaliśmy częściej na połowie GKS-u Tychy, natomiast oczywiście jakby nic z tego nie wyniknęło. Natomiast ja chciałbym jeszcze dodać tutaj takie nietypowe sytuacje, bo już tuż przed meczem do zmiany musieliśmy doprowadzić. Hubert Matynia zgłosił uraz. W to miejsce wprowadziliśmy Kamarę, który tak na dobrą sprawę trenuje z nami w pełnym mikrocyklu, w pełnym obciążeniu, ale tyle co wyleczył kontuzję i teraz się okazuje, że uraz się odnowił, więc to też takie nietypowe, a do tego momentu akurat z tym zawodnikiem wyglądało to obiecująco. Wiedzieliśmy też, że z GKS-em Tychy, który gra w podobnej strukturze jak my, będzie sporo gry takiej w kontakcie, sporo gry jeden na jeden, trzeba będzie szukać sobie przewag, trzeba będzie szukać sobie tych przestrzeni, biorąc pod uwagę również stan naszej murawy, bardzo często i rywal, i my proponowaliśmy takie bezpośrednie granie. I na to akurat tutaj też wydaje mi się, że jednak ta praca, którą wykonali dzisiaj nasi gracze, to naprawdę dużo wysiłków to włożyli.
Natomiast dzisiaj ta praca w żaden sposób się nie obroniła na tyle, że nie mamy tutaj nawet jednego punktu. Uważam, że nie zasłużyliśmy dzisiaj na porażkę, ale w piłce tak jest. Dzisiaj to GKS Tychy wygrywa po raz, przegrywamy kolejny mecz tutaj na tym obiekcie i to naprawdę nas boli. Musimy przełamać tą pasę, musimy przełamać tą serię. Na pewno ja wierzę, że przyjdzie taki moment. Wierzymy w tą pracę, którą wykonujemy. Jeszcze więcej zapewne trzeba włożyć, jakiś detal, jakiś szczegół, jakieś przełamanie. To jestem przekonany, że to przyjdzie. Na wyjazdach zdecydowanie lepiej nam to wychodzi, ale też prawda jest taka, że nie zdobywamy bramek i w tym elemencie pracujemy. Ten element na pewno cały czas jest do doskonalenia. No cóż, niestety trzeba przełknąć gorycz porażki. Za nami mecz z GKS-em Tychy, ale przed nami mecz z Górnikiem Zabrze. Trzeba się zregenerować i myśleć już tak na dobrą sprawę o meczu pucharowym z Górnikiem Zabrze. Dziękuję. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.